Znalazłem coś, co się przyda. Dodajmy sobie takie kamienie. Weźmiemy też trawę. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale tak ją zakolorujemy, że będzie wyglądała, jakby była taką pustynną trawą. Więc tak, zgadzamy się. Poczekamy, aż się ściągnie. W międzyczasie, jak się ściąga, możemy sobie powoli pozamykać to, co chcemy. Możemy przygotować naszą trawę nową. Bierzemy, dodajmy edit, dodaj. Teraz użyjemy tej drugiej. Zrobimy, żeby była żółtawa. Bardziej. Okej. Okay. Zrobimy, żeby była wyjątkowo mała. Tu zrobimy tak. 0,2, 0,6. Może być. Dodajemy. Przejdę sobie na scenę i poeksperymentujemy troszeczkę z nową trawą. Jak ona wygląda, ups. Jak ona mi się tu układa? No, tak średnio zakolorowało. Wyrzucimy. Okay. Będziemy zaraz kombinować, żeby to jakiś lepszy efekt uzyskać. Nie wiem, czy to będzie możliwe przy tej trawie. Nie chcę współpracować. Będziemy co najwyżej zmusić całościowo. Wtedy zaczyna nam się trawa dziwnie zachowywać. Bardziej naturalne zachowania. No niestety będziemy musieli zrobić to, co na tym, co mamy. No jeszcze ściągają kamienie. Porzucamy trochę kamieni, tak naprawdę, i to da takie złudzenie pustyni. Zawsze możemy poszukać jeszcze kolejnych jakichś tam elementów pustynnych. Mamy naprawdę mnóstwo darmowych asetów, które jak najbardziej użyjemy tu. No może jeszcze poszukam czegoś i coś tu wrzucimy. Na razie zatrzymam nagrywanie. Okej, okay, no to zaimportowałem jeszcze dwa asety. Jeden to jest Omega Fighter. Stwierdziłem, że skoro i ten wygląda troszkę sci-fi, to zrobimy tu jego statek, rozbił się. Dlatego weźmy model i go tu wrzućmy. Jak widzicie, jest on malutki, ale to nie ma znaczenia. Zrobimy go dużego. Trzeba, żeby przyjął jakąś taką pozycję rozbitego, czyli troszkę go tak chaotycznie poprzekręcamy i wbijemy w ziemię. Teraz można go przesunąć gdzieś tu. Powiedzmy, że się tu rozbił obok miasta. I dorzucimy do tego nasze kamienie. Ale z kamieniami jest taki bardzo ciekawy problem. Już wam pokazuję. Dlatego, jak będziecie coś brali ze sklepu, zwracajcie uwagę na to, co importujecie. Poszukamy naszych kamieni. Nie. Jest. Daję import. Proszę zwrócić uwagę na to, co chce się zaimportować, dlatego za każdym razem, jak będziecie coś importować ze sklepu, szczególnie darmowe, zwróćcie uwagę.
Osoba niechcący złapała chyba wszystkie możliwe rzeczy, jakie istniały, i wrzuciła standard assets. To jest niepotrzebne. Nam potrzebne są modele, prefabsy i tekstury tylko. Czyli odznaczamy modele, prefaby i tekstury. Zaimportujemy. Widać, że się troszkę napracował nad tymi kamieniami. Do tych kamieni jeszcze zaimportujemy jedne tekstury z firmy Substance. Jak już się importuje, to może pokażę. Przyznam szczerze, że nie pamiętam adresu, więc wyszukamy substanską najprawdopodobniej. Nie. Net. Też nie. Tak będzie szybciej. Algorytmik. No, w każdym bądź razie firma Allegorithmic udostępnia niesamowity program do robienia wszelkiego rodzaju substancji, począwszy od najprostszego piasku, poprzez bardzo skomplikowane modele, jak tu widzicie. Naprawdę polecam Wam, przyglądnięcie się. Jest darmowa 30-dniowa wersja. Efekty są wręcz porażające i przyznam szczerze, że stworzenie o takiej skały zajmuje naprawdę kilka minut, jeżeli już się oczywiście wie, co robi. Dlatego, tak jak widzicie, wszystko tu wygląda wręcz obłędnie. A żeby pokazać różnicę między takimi domyślnymi teksturami a naszymi, to zaimportujemy jeszcze substancje. Ja mam ściągnięte, jest 18 darmowych, to jest ich logo Substance. Zaimportuję. Albo już mam zaimportowane. Tak, jest zaimportowane. No, w każdym bądź razie naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam używanie substancji. Przyglądnijcie się temu, co tu jest. Sprawdźcie sobie dokładnie, co tu jest. Naprawdę warto. A my teraz użyjemy tego do terenu. Weźmiemy nasz piasek, zmienimy na piasek z substanc. Zobaczycie, jaka jest różnica. Ale wróćmy do naszej sceny i po kolei poukładajmy. Przede wszystkim mamy Omega Fighter, który absolutnie tu nie pasuje, więc stwórzmy nowy Game Object. Nazwijmy sobie go Desert, pustynia. Wróćmy tu już dla porządku. Mamy pustynię. Te budynki należą do naszego Exit Zona, więc też je poprawimy. Wrzucimy do Exit Zona. Teraz rozumiecie, dlaczego wszystko warto poukładać. Dalej, on wygląda całkiem przyzwoicie, tylko go jeszcze przechylimy. Niech to wygląda na wypadek. No, nie najgorzej. I teraz powrzucamy nasze kamienie. Jak widzimy, zaimportowaliśmy, więc wrzucimy sobie do zaimportowanych. I złapmy nasze prefaby. Zobaczmy, czy wszystko jest z nimi w porządku. Złapiemy wszystkie, wrzucimy je tu. No i łapmy je. Wyglądają nieźle. Dziękuję, C. Johnson, że mi jednego zaimportowałeś. Drugi. Trzeci. Doskonale to będzie wyglądać, myślę. Taki i taki. Ten już mamy. Wrzucimy to do naszej pustyni, żeby nie robić chaosu.
To zamkniemy, wszystko zamknięte. Dobrze. No i w każdym razie najprościej jest budować właśnie z takich elementów. Jeżeli patrzycie na wszelkie skały, przynajmniejsze, które widzicie w grach, to najczęściej to jest dosłownie 3-4 skałki na krzyż, które są po prostu ponachylane, tudzież robione są z nim jakieś inne drobne elementy, obracane, nachylane, czasami delikatnie, tekstura jest jakoś tam zmieniona, ale w taki sposób, łapiąc dosłownie kamień i go duplikując, obracając, można stworzyć różne ciekawe, no, zrobimy tak, ekspozycje. No ja, no jak już mówiłem, grafikiem nie jestem, ale rozumiecie istotę. W taki sposób łączycie wiele elementów w jedną jakąś spójną całość i w tym momencie powstaje wam na przykład pustynny, o, taki skalnik. Do tego, tak jak mówię, teraz zobaczymy, jak wygląda, przyglądnijmy się temu piaskowi. On wygląda całkiem nieźle. Przejdę do terenu. Environmental Terrain. Tu. Mamy tu naszą teksturę. Weźmiemy ją, zedytujemy. Dodaliśmy normal mapę. Jest to takie trochę oszustwo, bo daliśmy normal mapę wody. Wiadomo, woda jest tak delikatnie zawsze jakby faluje, w związku z tym normal mapa to jest takie falowanie i dzięki temu ta tekstura wygląda no, nie najgorzej. Ale chcemy się posunąć troszkę dalej. Już tu nam się troszeczkę dużo robi. Mamy coś takiego jak Substance Free. Wrzucimy to do zaimportowanych asetów. Doskonale. I co mamy w Substance Free? Mamy kolekcję przenajróżniejszych substancji. I mamy tu jakieś ścieżki, drogę, dachówki, skały. Ok, będziemy zaraz kombinować. Weźmiemy naszą, gdzieś tu widziałem, pustynię. Jest, mamy pustynię. Substans ma dodatkowo bardzo ciekawą rzecz. Wszystkie te substancje mogą być w jakiś sposób. Ja może użyję substancji na czymś. Wszystkie te nasze. Troszkę nie tej użyłem. Wszystkie te nasze substancje mogą być w jakiś sposób konfigurowane. Właśnie to jest piękno, ten substans, że możemy, widzicie, zmieniać wcięcia, nachylenia, kontrast. Jest tego naprawdę mnóstwo. Różne, tak jak mówię, no, trzeba by było się dobrze pobawić, żeby to, ale można osiągnąć niesamowite elementy, efekty, używając właśnie substancji. Oczywiście my nie chcemy tego robić, dlatego cofniemy się dość daleko, mamy tu substanc. My chcemy skorzystać już z ich istniejących elementów, czyli tego i tego, do nałożenia tu na piasek. Niestety nie mogę wam pokazać na terenie substancji, bo teren nie przyjmuje substancji, ale możemy zrobić mały eksperyment, tylko tak chwilowo. Zaraz to skasujemy. Weźmy sobie jakiś ten obiekt i stwórzmy sobie jakąś sferę. Sfery są bardzo wdzięczne, jeżeli chodzi o... Nałóżmy kilka substancji i zobaczymy, jak wyglądają. Na przykład a co najważniejsze, bardziej będzie to widać na tego typu. Oczywiście ona jest mocno rozciągnięta, bo sama kula jest rozciągnięta. Ale jakbyśmy je na przykład zmniejszyli do, no może tilting to może niedobry pomysł. Tak, tylko że w tym miejscu. Ops, nie to. Nie w tą stronę. To widzicie, że są to wyjątkowo dokładne tekstury. Oczywiście wrzucę do jedynki. I wrzucę jeszcze coś, co chciałem wam pokazać, a mianowicie kamienie.
Tylko prawie dobrze. Czyli bardzo prostym kosztem naprawdę substans potrafi wytworzyć niesamowite rzeczy. Wyobraźcie sobie, że teraz, nie wiem, tworzycie jakieś ubranko, możecie dodać tam brud, możecie wszystko oczywiście dynamicznie, możecie powodować różne wietrzenia, dziury, pokazuje się rdza, więc substans to definitywnie technologia, którą należy się przyjrzeć. Ja usunę tą naszą nieszczęsną sferę i poukładam w tym momencie kamienie. Dobrze, nikt nie będzie z tego strzelał. Mamy jakieś kamienie. Mogę jeszcze ewentualnie porozrzucać to maleństwo, gdzie nie gdzie. Tu go wyciągnąć. Dobra. Mamy powiedzmy nasz teren. Oczywiście on nie musi być jak najbardziej logiczny. Po prostu istotą jest, żeby pokazać jakiś kawałek miasta, kawałek lasu, kawałek pustyni. Wszystko jest tu do poprawienia. Na upartego można by było długo, długo się czepiać tego terenu. Chyba na razie nic więcej nie będziemy tu zmieniać i może weźmiemy się za następne rzeczy.